Dzień dobry Państwu, 24 lutego 2024, sobota, piękny dzień dzisiaj, jak widzicie zresztą, świeci słońce, dzieci się bawią na dworze, łapiemy, słuchajcie, takie chwile na dworzu właśnie teraz, dlatego że za jakieś tam 2 godzinki dzieci idą na urodziny, oprócz tego mamy zaproszonych gości, żeby tak oficjalnie rozpocząć sezon podwiatu. Ale do tego to jeszcze zejdzie, chwilę, z godzina może. Później dzieci idą na urodziny właśnie. Więc tam się tutaj troszeczkę zmieni skład. No ale dzień jest cudowny, jest cieplutko. No żal nie skorzystać, żal nie napalić. Także dzisiaj jemy kiełbasę z grilla i jemy serduszka z grilla. Dzisiaj rano jeszcze specjalnie podeszłam do sklepu, żeby je kupić, bo sobie przypomniałam o takim wynalazku. I będziemy robić gzika i ziemniaki. Także same dobre rzeczy. O, folii nie kupiłam. Super. Ale dobra, jakoś tam sobie może poradzimy z tym, co jest. No i zaraz Paweł tutaj do nas dołączy. No i cudnie. Cudna pogoda, cudny dzień. Zieleni się, jest pięknie. Odwrócę kamerę. Proszę bardzo. Tak się ekipka tutaj bawi. No miło jest tu, gdzieś sobie biega. Super klimacik. Przede wszystkim to jest ciepło, naprawdę jest cieplutko, nie wiem jak u Was, ale u nas dzisiaj pogoda dopisała. Biorę leżaka. Go odwrócę tutaj w stronę w stronę wydarzeń. Też być może będzie trzeba je wyprać przed sezonem, te leżaczki nasze. Może. No i tak. Tak się sprawy mają w to sobotnie, wczesne popołudnie, moi drodzy. Jak tam Wam sobota mija? No, to takie pytanie. Weter wrzucone. To ja chyba zakończę ten fascynujący film. No i poczekam za Pawła. Zaraz pewnie tam będzie palone, dymione, będzie pięknie. No a dzieciom niewiele trzeba, jak widzicie. Dzieje się. Gryniu, chodź pieseczku, chodź Uniu. Chodź kochany miłku. Ale ty nie musisz skakać od razu, możesz tu po prostu usiąść kochanie. Nie, już musi go energię roznosi. Co tak krzyczysz? No to tak. No to jakby taka była pogoda na przykład w rodzinie Matyldy, to byłoby pięknie, ale to w sumie jeszcze mamy prawie miesiąc do tego czasu, także jest nadzieja, nie? Też w zeszłym roku mówiłam o tym też, że pamiętacie ci, którzy są z nami od dłuższego czasu, że w dzień urodzin Matyldy, taki pierwszy legalny, który był wybrany, była śnieżyca, zawierucha, jakiś zamień. Okropnie było, trzeba było przekładać urodziny, no a to była połowa marca. No, mam nadzieję, że w tym roku będzie łaskawiej, żeby zobaczymy, może jeszcze te urodziny się trochę przeniesie w czasie. Się okaże. W każdym razie moje urodziny będą już za 2 tygodnie, będziemy się bawić też w fajnym gronie, także... Także bomba! Pies nie zwalnia, jak widzicie. No dobra, słuchajcie, nie przedłużam, bo nuda. Co tam, Misia? Mogę iść do pleciaka po gumę do skakania? Możesz, no. Możesz, tylko zamknij drzwi potem dobrze, dobrze? Zwróć uwagę, czy są domknięte. No, Władkowie aż łydy wystają z potek. Ale cieplutko jest. Nawet myślę, że czapki są dzisiaj, to jest lekka przesada, no ale... Wedziulo! Te portki trzeba zmienić, one się nie nadają. O, Wojtek, wyluzowany gość. Już dobrze słyszeliśmy, Ugryniu! Idzie Pawełek i pies dostał show. Siemaneczko. Co? Siemaneczko. Siemaneczko. No dobrze, moi drodzy, no to tym miłym akcentem witamy się w sobotnie popołudnie i życzymy Wam równie dobrego dnia, jaki nam się zapowiada. Buziaczki z przycuszki. Bye, bye.